Jak głosi obiegowa opinia, Polskę nie dotykały wojny religijne tak charakterystyczne dla krajów Europy Zachodniej. Niestety, w rzeczywistości Rzeczpospolita również nie była wolna od tego zjawiska. A przybyło ono do nas w formie słynnego potopu szwedzkiego i jednym z jego najtrwalszych skutków stało się utożsamienie polskości z religią katolicką. Jak do tego doszło i dlaczego, to spróbujemy wyjaśnić w tym materiale. Wojnę ze Szwedami Polacy i Litwini prowadzili od początku XVII stulecia, ale wątki religijne w nich nie miały większego znaczenia. Podobnie było, gdy rozpoczynał się najazd w 1655 roku. Rzeczpospolita Obojga Narodów była nadal potęgą, która w sprawach wyznaniowych, pomimo dominujących wpływów religii katolickiej, oznaczała się wysokim stopniem tolerancji. Wtedy jeszcze protestanci mogli odgrywać ważną rolę w państwie i nie budziło to niczyjego zgorszenia, choć nie brak było już niesnastek na tle religijnym. W 1638 roku, po sprofanowaniu przez braci polskich przydrożnego krzyża, rozwiązano słynną Akademię Rakowską, jeden z najbardziej znanych i cenionych naukowych ośrodków protestanckich w Europie. Bracia polscy, zwani też Arianami, byli jedną z tych grup, która z radością powitała szwedzki najazd. Część z nich już przed wojną utrzymywało kontakty z dworem w Sztokholmie. Podobnie czynił mieszkający w Polsce przedstawiciel braci czeskich, Amos Komeński, zwany Komeniusem. Czeski filozof, który znalazł się w Rzeczpospolitej schronienie przed prześladowaniami, dostarczał Szwedom informacji na temat sytuacji w państwie polsko-litewskim i projektował też przeciwko Rzeczpospolitej koalicję Szwecji, Siedmiogrodu i Anglii. Szwedów poparli także protestanccy magnaci jak Janusz i Bogusław Radziwiłłowie, choć w tym przypadku czynnik religijny odgrywał minimalne znaczenie. Kalwini, jakimi byli Radziwiłłowie, nie znosili się z luteranami, a za decyzją poddania się Szwedom stała obawa rosyjskiej okupacji. Obrazu zdrady innowierców dopełniało zachowanie armii szwedzkiej. Najbardziej zburzały dokonywane przez nich rabunki i profanacje kościołów. Wywołało to reakcję, która była do przewidzenia – zbrojny opór. We wrześniu 1655 roku w Wielkopolsce starosta babimoński Krzysztof Rzegocki rozpoczął partyzancką walkę z okupantem. W październiku zaatakował Kościan i doprowadził do rzezi całej szwedzkiej załogi. Niedługo później Szwedzi miasto odbili i przeprowadzili krwawy odwet na mieszkańcach, ale ruch partyzancki przez to właśnie okrucieństwo najeźdźcy zaczął zataczać coraz szersze kręgi. Do walki z wrogiem garnęła się już nie tylko szlachta, ale również chłopi, z rąk których śmierć była najgorsza. Przełom nastąpił, gdy wojska Karola Gustawa zapragnęły zdobycia Jasnej Góry. Święte dla katolików miejsce zagrożone grabieżom i zbezczeszczeniem przez heretyków musiało działać na wyobraźnię. Szwedzi, licząc na łatwe zwycięstwo, srodze się rozczarowali. Klasztor okazał się trudniejszy do zdobycia niż sądzili. To jednak nie było dla nich najgorsze. Wiadomość o odstąpieniu Szwedów od murów Jasnej Góry obiegła kraj, a to przeciwnicy Karola Gustawa natychmiastowo wykorzystali. Nie bez wsparcia dworu króla Jana Kazimierza, a zwłaszcza królowej Ludwiki Marii, po Rzeczpospolitej zaczęły krążyć anonimowe utwory rozprawiające o bezbożności i okrucieństwie najeźdźców z północy. Szwedzi stali się nie tylko uosobieniem wroga politycznego czy militarnego, ale wręcz wcielonego diabła, antychrysta, który atakuje świętości. Po obronie Jasnej Góry wojna weszła na nieznane dotąd tory. Nadano jej cechy konfliktu ściśle religijnego, w którym wszyscy katolicy mają moralny obowiązek walczyć z heretyckim najeźdźcą. Zmiana w stosunku do innych zmagań zbrojnych była kolosalna. Teraz do walki stawało całe społeczeństwo, a nie jedynie szlachta, która winna bronić ojczyzny, gdyż taka rola jej przypadała z racji otrzymanych przywilejów. Należy podkreślić, jak istotną rolę w starciu ze szwedzkim okupantem odegrali chłopi. Oprócz działań partyzanckich brali udział m.in. w odbijaniu Warszawy. Jednak włączenie się niższych warstw społecznych w walkę miało także drugą stronę medalu. Śmierć z rąk chłopskich do najprzyjemniejszych nie należała.
Było to coś w rodzaju późniejszej rabacji galicyjskiej czy rzezi wołyńskiej. Szwedów mordowano narzędziami rolniczymi i siekierami. Zatłukiwano kijami, odrąbywano głowy, obdzierano ze skóry. W grudniu 1655 roku, a więc w czasie obrony Jasnej Góry, do pobliskiego Wielunia wdarli się chłopi i dokonali rzezi niekatolickich mieszkańców, w tym kobiet i dzieci. Zbrodni tej można przypisać najwyższą skalę okrucieństwa. Pojmane kobiety były najczęściej pozbawiane piersi, a ich ciała były obgryzane przez wypuszczone świnie. W rewanżu Szwedzi postanowili nie być gorsi. Na wsie ruszyły karne ekspedycje, które paliły i mordowały. Z czasem jednak coraz więcej oddziałów obawiało się oddalać od głównych garnizonów. Każda wyprawa przez lasy mogła okazać się tą ostatnią. Partyzanci szarpali Szwedów jak tylko mogli, a walka z nimi, cytując Henryka Sienkiewicza, przypominała walkę z cieniem. W retorykę wojny religijnej doskonale wpisywał się także dwór królewski. 1 kwietnia 1656 roku we Lwowie Jan Kazimierz powierzył swoje państwo opiece Matki Bożej. Król zapowiedział także, iż po uczynionym pokoju starać się będę ze Stanami Rzeczypospolitej usilnie, ażeby odtąd utrapione pospólstwo wolne było od wszelkiego okrucieństwa. W czym, Matko Miłosierdzia, Królowo i Pani moja, jakoś mnie natchnęła do uczynienia tego wotum, abyś łaską miłosierdzia u Syna Twego uprosiła mi pomoc do wypełniania tego, co obiecuję. Niestety, ani król, ani też szlachta tego zobowiązania nie wypełnili. Najważniejsze i najtrwalsze ze ślubów lwowskich okazało się jednak ich przesłanie. Matka Boska miała pomóc w walce z nieprzyjaciółmi. W zamian otrzymała królestwo w opiece. Jeszcze nie tak dawno dewizą Rzeczpospolitej było: jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam? Teraz Boga w tym zdaniu zastąpiła Matka Boska. Dla katolika zmiana w sumie niewielka, ale dla obywatela Rzeczpospolitej kolosalna. W Boga wierzyli wówczas wszyscy, w Matkę Boską jedynie katolicy. W tym właśnie momencie rodził się model Polaka katolika, który stereotypowo bardziej wierzy w Matkę Boską niż jej syna. Polskość pozostałej części społeczeństwa mogła odtąd być kwestionowana, gdyż nie mieściła się w obowiązującym wzorcu. Polska po zakończeniu wojny ze Szwecją z państwa tolerancyjnego stawała się państwem ksenofobicznym. Jak podawał profesor Janusz Tasbir, niechęć do obcych była prostą konsekwencją potopu, który odczytano jako karę Bożą za dotychczasową tolerancję dla herezji. W 1658 roku Sejm postanowił wygnać z Rzeczpospolitej Arian. Był to idealny kozioł ofiarny, gdyż z jednej strony wielu braci polskich wspierało Szwedów, z drugiej Arianie nie mieli możnych protektorów jak inne wyznania i religie w Rzeczpospolitej. Braciom polskim pozostawiono jednak alternatywę. Mogli pozostać w ojczyźnie, jeśli zgodziliby się na zmianę wyznania na kalwinizm lub katolicyzm. Ci, którzy tego nie zrobili, musieli wyruszyć na przymusową emigrację. W monarchiach absolutnych analogiczne przypadki licznych zdrad w jednej z grup wyznaniowych kończyły się najczęściej wymordowaniem większości wyznawców. Rzeczpospolita zdecydowała się tylko ich wygnać. Niemniej Arianie pozostali jedynymi, którzy ponieśli karę za wspieranie Szwedów w trakcie potopu. Licznemu gronu szlachty i magnatów winy po prostu zostały darowane. Wygnanie braci polskich kończyło okres polskiej tolerancji. Niedługo później wprowadzono pod sankcją karną zakaz apostazji. Kolejnym poważnym wstrząsem na tle religijnym było szykanowanie oddziałów tatarskich, co było jedną z przyczyn buntu Lipków w 1672 roku.
W XVIII wieku fałszywa troska o los mniejszości religijnych dawała obcym mocarstwom pretekst do wtrącania się we wewnętrzne sprawy Polski i Litwy. W Konstytucji 3 maja próbowano połączyć dominację katolicyzmu z tolerancją religijną w duchu tradycjonalizmu oświeconego, który głosił m.in. biskup Ignacy Krasicki. Ustawa zasadnicza jednak nie przetrwała, a Polak katolik musiał w czasach zaborów stawić czoła germanizacji protestanckiego Prusaka i rusyfikacji prawosławnego Rosjanina. W drugiej połowie XIX wieku ten wątek wykorzystali endecy. Według ich koncepcji religia pozwalała spajać naród przeciw zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym, a także przeciągać do polskości masy ludu chłopskiego. W ten sposób poprzez katolicyzm chłopi znowu zbliżyli się do Polski. Tym razem już na stałe. Z drugiej strony wiara katolicka posłużyła już w II Rzeczpospolitej do wprowadzenia mało tolerancyjnej polityki wobec mniejszości narodowych i powstania podziałów społecznych, które przetrwały nawet do dzisiaj. Bardzo dziękujemy za obejrzenie tego odcinka, a jeżeli ktoś się zastanawia, gdzie można dostać taką bluzę, to zapraszamy do sklepu Wokulskiego, gdzie również można znaleźć inne przedmioty związane z naszą historią. Serdecznie zapraszamy i polecamy i do zobaczenia wkrótce.